Cześć moi drodzy, z tej strony Esu, to jest Stalker, Czyste Niebo i kontynuujemy. Jesteśmy w innym miejscu niż ostatnio skończyłem i zaraz po walce wam wyjaśnię, dlaczego tak się dzieje. Na razie pomagamy trochę Stalkerom, którzy walczą właśnie z atakującymi bandytami. I właśnie im pomożemy. Otóż to, dla nagrody wszystko. Dawaj. A, pięknie. No, także słuchajcie, jak to wygląda? Dlaczego tu, a nie tam? Ponieważ szedłem wzdłuż tego płotu. I kompletnie nie mogłem znaleźć miejsca, gdzie on się przecina. On cały czas był ciągnął się i były te bagna. Spędziłem trochę dużo czasu i myślałem, że już tylko kodami się da dostać do tej kryjówki z tym super wykrywaczem anomalii i tak dalej. Okazuje się, że on się w zasadzie skończył tuż po skończeniu mojego nagrywania, a już mówię wam, w którym miejscu, mianowicie tutaj. Gdzieś tutaj, przy jeziorku, ten płot się skończył i można było wejść od tej południ... Kurwa mać! Super! Fajnie, potłumaczyłem, słuchajcie, potłumaczyłem. Jezu, nawet przez chwilę nie można potłumaczyć. Ja pierdzielę. Co za koszmar. Dobra, spierniczam stąd, słuchajcie, tu gdzie jest bezpiecznie. O! I dostałem się tam od tej południowej strony na północną. Udało mi się, było bardzo fajnie. Doszedłem faktycznie tutaj. Stwierdziłem, że nie będę go nagrywał, bo i tak potem będę wracał i pół odcinka to będzie jak biegam przez bagna w... Tak. Także nie nagrałem tego, ale faktycznie tutaj przy moście tutaj jest wejście do takiego podziemia. Tam na końcu jest obozowisko. Jest obozowisko i tam pod śpiworem z tyłu, jak się zajrzy i kucnie, to faktycznie był detektor. I okazało się, że jest to drugi detektor Wieles. Myślałem, że będzie lepszy. W tym momencie mam dwa detektory. I od razu obok znalazłem artefakt, który się nazywa Gravi i podnosi dopuszczalny ciężar o 20 kg. I teraz mam 80 max. Ale za to promieniuje. Ale to promieniowanie mam zniwelowane przez bąbel, który to promieniowanie niweluje. Także jak widzicie, to jest każdy artefakt po 12 tysi stoi i obu ich potrzebuje bardzo, bardzo mocno. A fajnie byłoby je sprzedać. Faktycznie fajnie byłoby to sprzedać. No ale dobra. Schowaj broń, jeśli chcesz pogadać. Boże, jakim cudem Czyste Niebo, któremu tyle pomagałem i którzy uważają mnie za przyjaciół, są teraz neutralni do mnie. Tego nie rozumiem kompletnie. No dobra, nie chcemy się tam iść na tych renegatów, więc pójdziemy do przewodnika, który jest gdzieś tutaj. No tutaj kima, słuchajcie. Ale rzeczy. Dobra, biorę wszystko. Okej, i ty mnie tutaj może doprowadzisz, w czym mogę pomóc. Obozowisko w pobliżu ciężarówki, przejmij obieg. Dobra, możemy im pomóc. Możemy im pomóc. I oni pójdą tam. No to możemy im pomóc. W sumie za to są całkiem niezłe nagrody. Ale widzę, że tylko w duecie będziemy to przyjmować. O, ja pierdzielę. Ale będzie sieka. No słuchajcie, no cały obóz gości i tylko my w dwójkę będziemy przyjmować. To jest właśnie Stalker. To jest właśnie to. Dobra, piąteczka. Sprawdźmy, czy ktoś tam jest na przodzie. Są bandyckie ścierwa. Skambagi. Dobra, lecisz przodem, gościu. Tu się ruchają. O, jest pistolecik. Zauważyłem, że swoją drogą sprzedałem też pistolet. Niechcący. Ten, który miałem. Ten Marta, czy jak to się tam nazywało. Jestem trochę pogłębiony w żalu z tego powodu. Dobra, no to lecimy. Zobaczymy, czy tutaj będzie jakieś ukrycie się. Z tego, co widzę, nie ma gdzie się ukryć. A to nie jest dobre. Śpisz czy co? Czekamy na ciebie. O cholera. Ale celność, słuchajcie. Dobrze, mam dużo naboi.
Tu ktoś jeszcze napierdziela, słuchajcie. Ja pierdzielę, gdzie oni są? Jeszcze będę musiał przytrzymać to obozowisko do przybycia pomocy. Czyli do odważnych stalkerów, którzy przyjdą i powiedzą, aha, ale im dokopaliśmy. Dobra. I co teraz? Co z nim? Koleś się złożył totalnie. A, ten dźwięk. I co, mamy teraz oczywiście poczekać, tak? Utrzymuj punkt do zdobycia pomocy. No dobra. Zawsze spoko, słuchajcie. Fajnie, cieszę się, że te artefakty mam i teraz mogę sobie udźwig zwiększyć do 80. To jest naprawdę bardzo duży plus. Aż taki duży plus, że zjem tą kiełbasę. Zjadłem kiełbasę i możemy poczekać. Co to, anomalia? Nie, to wiatr. Czy oni idą? Z tego co widzę, to oni tam niezachętnie idą. Boże, weź to wywal, ścierwo. Co on zbiera? Mógłbym tam pobiec, ale już wolę zostać tutaj, bo mi zaraz anulują zadania. Mógłbym też w zasadzie się tutaj skryć, ale tu jestem zbyt odkryty i dostanę zaraz w baniu. Kuźwa, pomagam ci tutaj przejmować obiekt, a ty mi mówisz odłóż broń, to pogadamy. Fatalne. Bo ci zaraz nie pomogę tutaj. Jest przewodnik, dobrze. O cholera, tutaj skrytka ominąłem, ale lipa. Trzeba będzie wracać, ale to na pewno nie teraz. W ogóle tu jest dużo skrytek, tu tak na planie koła są te skrytki. A tu mamy jeszcze w obozie. Super, tutaj mamy nagrodę, więc po prostu pójdziemy do przewodnika. Aha, pójdziemy do przewodnika i odbierzemy jeszcze nagrodę. W czym mogę pomóc? Nie możesz, dobrze, handel. Sprzedam ci naboje, słuchaj. Tak mi się nie... Nie, miałem nie sprzedać naboi, więc nie będę sprzedawał naboi. Będę się trzymał, będę konsekwentny. No, jak widzicie, chyba nikt nie przybywa tutaj, ani pomoc, ani reszta, więc... Więc idę stąd, w dupie mam to. Nie chcę mi się tutaj spędzić tyle czasu. Lecę do przewodnika. Jak będziesz potrzebował pomocy, to dzwoń. Dobra, gdzie jest przewodnik? Przecież on był tutaj. To on. Siema. I teraz tak, bagna. Baza czystego nieba. Tak, chodźmy. Dobrze, tutaj odbierzemy sobie nagrodę. Obfita nagroda. Świetnie. Super. Super w duper. Lecimy. Czy to jest ten koleś? Co tu robisz, co dla mnie masz? Ile będzie kosztować ta skrytka? Co tam właściwie jest? Nie mam pojęcia. Zgoda. Co dla mnie masz? Ile to będzie kosztować? Co tam właściwie jest? Nie mam pojęcia. Nie, nie interesuje mnie to, mam to w dupie. Ale koleś stoi tutaj. Nie, to też nie ten. Czyli to jest snajper na dachu. No tak. Nasze zleceniodawca i chlebodawca. Zarazem. Snajper na dachu. Sniper on the rooftop. Dlatego zostawiłem z tym przyjmowaniem obiektu. To za długo się czeka, słuchajcie. Zdecydowanie za długo się czeka. Prosiłem o co przyniosłeś. Co ja pieprzę? Prosiłem o co przyniosłeś. Przyniosłem o co prosiłeś. W czym mogę pomóc? Dostarcz przedmioty. Super, w czym mogę pomóc? Nie możesz. Handel. Też nic ciekawego, aczkolwiek tutaj to nie znikło, słuchajcie. Trzeba cały czas dostarczać te przedmioty, a ja już chyba dałem mu te przedmioty, no nieważne. Lecimy do zioma, który nam tutaj da. Masz coś dla mnie. O, poszło, słuchajcie. Granat, masz coś dla mnie? Niestety nie mam. Handel. Widzę, że ty też niczym mi tu nie pohandlujesz. Fajnym. Tu dostałem fajną amunicję, ale na razie nie będę jej przydawał, a detektor pójdzie za 82. Super, najlepszy detektor w grze sprzedam za 82. Dzięki, nie. No i tu jest ten dostarcz przedmiot, jak widzicie, tylko że no średnio to działa. Gdzie jest, słuchajcie, przewodnik? Pogadajmy jeszcze z kolesiem od ulepszania. Ścierwa. Handel. Napraw. O! O, tylko że ja tu już mam lunetę.
Ale zobaczcie, on naprawia, a tamten nie. Znaczy, on daje tutaj ulepszenia, ale tamten nie dawał. Tu się nie da, może oni się po prostu specjalizują czymś. Dobrze, co my tak mamy? Celność mamy. Celność. Wielkość magazynka plus 2, za ile? Aha, nie mogę, tak? Jezu, co jest? Czy na pewno chcesz. Aha, nie. Aha, bo to jest zamontowane, dobra. Czyli tak, niezawodność, niezawodność. I waga. Waga za 300. Na pewno, to się przyda. Niezawodność, waga. Teraz tak. Nie. Słuchajcie, szybkostrzelność nie, a to aż za 2000, to jest bardzo dużo. To jest dużo. Podlufowy punkt montażowy. Umożliwia granatnik. Ooo! Stabilność tory lotu. O, to się bardzo przyda. Mhm. Obsługa, odrzut. Wielkość magazynka. Zrobimy stabilność, słuchajcie sobie. Aha, i teraz podlufowego nie możemy zrobić. A może i możemy, nie wiem. A co z tym? Dlaczego tego na przykład nie możemy? Obsługi nie. Odrzut też się nie przyda tak bardzo. Wielkość magazynka plus 15 też nie. Ale tutaj odrzut byłby super do zamontowania. I tu mamy celność, szybkostrzelność. Dobra, więcej już nie trzeba wydawać. Ewentualnie tutaj, co my tu mamy? Kaliber. Ale zajebiście, dobry jakiś kaliber. Wielkość magazynka, odrzut, obsługa. Stabilność toru lotu, podlufowy punkt montażowy. Dobra, tej broni nie będę modyfikował, bo ona ma rzadko amunicję niestety. Dobra, gdzie jest przewodnik? Handlarz. Mechanik. Przewodnik jest, super. Yeah, biegniemy. Biegniemy do zioma. I co my potrzebujemy? Tu już chyba nic nie potrzebujemy. Tu jest ten utrzymaj obiekt, który mam w zasadzie w dupie. Nie będę im już pomagał tutaj. Do kordonu byśmy potrzebowali. Nie, do kordonu nie musimy iść, chyba że tutaj. Czyli do neutralnej bazy. A spróbujemy się dostać gdzieś dalej niż kordon. Na bagna tylko mnie prowadzisz. Super, naprawdę koleś, jesteś taki potrzebny. Co my tu mamy? Zniszczone gospodarstwo, to się nazywa? Kurna, południowe gospodarstwo. Południowe gospodarstwo. Chodźmy. Dobra, fajnie. Czekajcie, muszę. O, okej, odłączyć MP4, bo się naładowała. Ale burza, ale burza. Dobrze, a ten przewodnik mnie powinien doprowadzić, mam nadzieję, gdzieś dalej niż tylko tutaj. Może nawet dalej niż kordon. W czym mogę pomóc? Dokąd? Bagna, tylko bagna. No to słabo troszeczkę. Wygląda to, że muszę na piechtę dymać. Trudno. Pobiegniemy na piechtę. I ładuj. Ojej, a dlaczego tu nie ma lufy? Już jest, już chciałem narzekać. Tak. Lecimy. Boże, myślałem, że mi koleś odmontował lufę. Ale faktycznie, ta broń na dalszy dystans ma jednak taki rozrzut fatalny. Fatalny. Więc dobrze, że tutaj za te 4000 sobie ten rozrzut i odrzut zniweczyłem, zniwelowałem, jakkolwiek się mówi. I teraz tak, mamy tutaj, słuchajcie, przewodnika. I warto byłoby tego przewodnika użyć i zobaczyć, gdzie on nas tutaj doprowadzi. Ale leje. O kurna, a misja leci? To nie jest dobrze, jeśli jest emisja. Coś poszło, słuchajcie, i nie wiem, czy to była emisja. 30 sekund emisji, o kurna, o w dupsko, słuchajcie, o w dupsko, nie jest dobrze. Muszę się ukryć pod ziemią. Do handlarza pójdę. Handlarz, o kurna, ile tam zostało? Mało. Kurna, co jest? Nasi bracia wpadli w gówno. Zawleczcie to tymki i sprawdźcie. O, świetnie, świetnie, będzie handlarz. A jeszcze ledwo tak na kondycji tam. Wow, fuck, ale poszło. Jak się wystraszyłem. Dobra, koleś, ty tutaj widzę. Nie, kuźwa, chowam się przed emisją, zjebie. Swoją drogą pohandluję z tobą. Co my tu mamy? Ty masz tego beryla. Za kuloodporne 30, kuloodporne 11. Ile za niego chcesz? 21 tysięcy, okej. Wyluzuj, nie kępuj się. Co cię tu sprowadza? I ty masz ten dobry pistolet tutaj przynajmniej.
za 2500, ale zdzierstwo. Ale zdzierstwo, ale misja poszła, poszła! Dobrze, ile ty chcesz? 300 mi dajesz za ten, no dobra. No dalej, mów co dla mnie masz. Kupiłeś mnie. I na pewno tutaj troszeczkę posprzedajemy amunicji. A resztę sobie zostawimy. O, super. To jest chyba do Vipera i do pistoletów. Cholera jasna. Dobra, nie wiem, czy już się skończyła ta emisja, ale z tego co widzę, to chyba nie. Poczekaj na koniec emisji. No dobra, zobaczymy ile czasu to nam zajmie. W 5. Jak siedzi. Jaki pedofil. Swoją drogą mógłbym tu coś schować, ale mi się trochę nie chce. Wiem, sprzedam ten pistolecik, słuchajcie. O, poszło. Handel. Mamy 20 tysi. Ciekawe, ile byś mi dał za te artefakty, słuchaj. Sidor. Sidor, ile byś dał za te artefakty? Zobaczmy. Nie chcę ich sprzedać, ale chcę tylko zobaczyć. Wartość 12 tysięcy, a ty byś mi dał 10. No to bardzo ładnie. To bardzo ładnie, jeśli chodzi o artefakty. Stary, to jest dobra cena. O, chyba emisja się zbliża. Niby 30 sekund, nie? Ale wydaje mi się, że jednak... że jednak to było zdecydowanie dłużej niż 30 sekund. Miałem dłużej czasu na ukrycie się. Zobaczcie, są 4-3. No to tak idzie tak... Jedna sekunda tutaj, to tak z 30 sekund u mnie. Szkoda. Fajnie jakby to był czas rzeczywisty. Uwaga, emisja nastąpi za jedną sekundę. O, tada, raczej się skończyła emisja. Zawsze po misji było mnóstwo trupów. Stalkerów, którzy nigdy nie dobiegli do domu. No dobra. No dobra, no to tu jesteśmy gotowi w sumie. Lecimy w takim razie do... Co to? Jezu, myślałem, że koleś leża tu butelki. Lecimy do przewodnika. I ty mnie możesz doprowadzić do... Nawet na wysypisko. Do Doliny Mroku nawet możesz mnie doprowadzić. Mega. Mega, 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 mega. Dobrze, obozowisko przy gospodarstwie za 2000. O, stary. I sala fabryczna za 2200. Obozowisko przy gospodarstwie, sala fabryczna. Słuchaj, 2000 trochę dużo. Szczególnie, że wystarczy, że pobiegnę tutaj i już będę tam. Ale może warto zainwestować. Nie, chyba nie. Nie, nie warto. Zażydzimy troszkę. Przynajmniej tu by się przydało podejść. Dobra, i to będzie tak. Nie, nie to. I to będzie kordon. Stacja pojazdów prawdopodobnie. Kordon, neutralna baza, nie? Kordon, stacja pojazdów. No dobra, lecimy. Zajezdnia autobusowa tak zwana. I lecimy, i lecimy, i lecimy. Tak, dokładnie tutaj, słuchajcie. Także bierzemy broń. I lecimy na spotkanie naszego przeznaczenia. 2000 chciał, kuźwa. Tutaj za 40 rubli się dostałem. Tutaj przebiegnę w 10 sekund i będę w Dolinie Mroku. On chciał 2000. Co za bestie z tych ludzi. Dobra, schowajmy broń, żeby nas tutaj wolność nie zabiła. Jestem ciekawy, jaką frakcję wybierzecie. Czy wolność, czy powinność. Jeśli chcecie jeszcze zagłosować i jeszcze ankieta istnieje w tym momencie, to macie link w opisie do niej. Dobra, czy ty masz jakąś fajną amunicję? Nie masz fajnej amunicji, ani trochę. Właśnie, kurde, może mają te energetyki. Nie, nie macie. Kurde, woda mnie tutaj nie pomoże na kondycję. Co ma? A ty? Ty też nie masz. Uwaga, odsuń się. Odsuń się, kuźwa. O, fuck. Będziemy strzelać czy rozmawiać? O, będziemy spierdalać, a nie rozmawiać. I Dolina Mroku. No, także widzicie, dwa odcinki zajęło nam opędzlowanie tutaj kordonu i bagien w postaci zbierania nagród, zdobywania skrytek i tak dalej, i tak dalej. I po dwóch odcinkach wracamy z powrotem do początkowej lokacji, czyli do Doliny Mroku. A w Dolinie Mroku, czyli w kolejnym odcinku, co zrobimy? Proponuję tak, pójdziemy tutaj opędzlować skrytki, zobaczyć co tam jest. Pójdziemy odpowiedzieć na sygnał SOS.
i pójdziemy z głównym wątkiem dalej w bazie wolności. Także trzymajcie się, do zobaczenia już niedługo. Jeśli wam się podobało, zakciukujcie odcinek w górę, dzięki z góry, oraz pamiętajcie o możliwości komentowania i subowania, by być na bieżąco. Na razie, cześć, pa, pa, hej!